Walczę na trzy kanały naraz, bo jest i Facebook, i Instagram, i Click Meeting, to muszę sprawdzić, czy to wszystko to sobie tutaj działa. Widzę, że Facebook działa, Click Meeting działa. Click Meeting prosi, żeby niżej kamerkę dać. OK. Instagram działa. Dobra, cześć. Witajcie serdecznie na pierwszej takiej sobotniej kawie o rynku nieruchomości. Można by powiedzieć, że właściwie to można byłoby zawsze robić taką sobotnią kawę. Ale dzisiaj jest taki czas, że siedzimy już wszyscy w domach, przynajmniej mam nadzieję, że siedzicie w domach i utrzymujecie tak zwany social distancing, kwarantannę czy tam cokolwiek innego. Natomiast część z was, wszyscy, połowa, niektórzy, interesujecie się pewnie rynkiem nieruchomości, no bo stąd pewnie tutaj trafiliście z LinkedIna, z Facebooka, z Freedomi, z różnych miejsc, gdzie dzielamy się na temat rynku nieruchomości. I część z was na pewno interesuje to, co w ogóle się dzisiaj dzieje na rynku. Bo jeżeli włączymy dowolną stronę jakiejś gazety, telewizję, ojej, najgorzej, albo jakiekolwiek inne źródło, no to można, po pierwsze jesteśmy pod jakimś natłokiem niesamowitej ilości informacji o tym, co się dzieje w zakresie na przykład epidemii koronawirusa, gospodarki, szeregu różnych rzeczy. Część z was inwestuje w nieruchomości samodzielnie, z nami, z kimkolwiek innym. No i zastanawia się, co to będzie. Stwierdziłem, dobra, no to będziemy robić sobie takie kawy raz na tydzień. Dzisiaj jestem sam na tej kawie. Poza tym, że za ścianą jakaś sesja jogi właśnie jest realizowana. Natomiast na kolejne wydarzenie chciałbym też zaprosić kolejne inne osoby. Marię Dąbrowską z Mazurii, osoby w ogóle spoza naszej grupy, które zajmują się nieruchomościami albo gospodarką, albo może doradztwem, może czymkolwiek innym, żeby porozmawiać o tym, co właściwie się dzieje, bardziej z takiej perspektywy na przykład statystycznej. W sensie widzimy to, że za oknem jest ten jeden nasz sklep, ma niższe obroty, albo wszystkie restauracje dookoła się zamknęły, ale no, pytanie, czy wiemy, jaką tak naprawdę to ma skalę na przestrzeni całej gospodarki, wszystkich Polaków, na przykład całego świata. I z drugiej strony część z was pewnie zajmuje się w jakiś sposób nieruchomościami i czujecie to w skali mikro, że wasze mieszkanie, nie wiem, najemca poprosił jakąś obniżkę czynszu, a może już wyjechał na Ukrainę, a może macie puste mieszkanie i ciężko je wynająć, a może coś sprzedajecie. I w tej skali mikro, no to faktycznie różnie można odczuwać to, co się dzieje, zależnie nawet od tego, w której części Polski jesteście. My jako duża firma obsługująca ponad 5000 mieszkań, no to widzimy to w skali makro. Widzimy naprawdę duże trendy i zachowania naszych najemców, naszych klientów, naszych inwestorów. A nasi pracownicy, których widzę, że wielu jest w ogóle na tej sali, zaraz zrobimy rundę przywitań, po prostu czuję na co dzień tak naprawdę, co się dzieje tak w takiej skali mikro. Zanim zaczniemy w ogóle, napiszcie, skąd do nas piszecie, bo ja teraz zrobiłem taki szybki przegląd w ogóle na kliku i widziałem, że w ogóle pozdrawiam Bogdana, pozdrawiam Asię, kilku z naszych pracowników naszej grupy. Bogdan działa na Śląsku, Asia działa właściwie na połowie całej Polski, ale już mamy o informacje. Mamy Gdańsk, mamy Oslo, Ciechanów, Genewę, Kraków, Dubaj, stolice. Ja jeszcze sprawdziłem, że mamy kogoś z Niemiec, z Düsseldorfu, z Kopenhagi. To są chyba też nasi klienci z Półwyspu Arabskiego nawet. Witam między innymi pana Mateusza, pana Bartosza, pana Andrzeja, naszych klientów, więc witam serdecznie. Facebook, to teraz niech Facebook napisze, skąd klika, albo Instagram. Lubin, Dęblin, Warszawa, Radom. Roberta z Lublina pozdrawiam, to chyba wiem, który jest Robert. Okej, okay. Słuchajcie, to będzie pierwsze podejście, więc może nie będzie idealnie. Często robię webinary o konkretnych tematach, a dzisiaj chciałem zrobić tak po prostu, o byle czym. Byle czym gospodarczym, epidemiologicznym, nie wiadomo jeszcze jakim. Trochę może takich luźnych planów. Nie wiem, co planujecie na sobotę, ale ja planuję obejrzeć Dzień Świstaka. Uwielbiam ten film. Mam wrażenie, że po prostu w nim jestem teraz, więc już odjeżdżam kompletnie. Nie wiem, jakie wy macie plany. Mam nadzieję, że macie kawę. To jest moja świnka śląska. Wieprzek dokładnie. Mówi do mnie derymny futer. Derymny futer po śląsku znaczy
To znaczy, że po prostu nie warto. Nie warto nic robić, nie warto się denerwować, będzie dobrze. No to taki daremny filtr, który mamy, no bo właściwie siedzimy w domu i nic nie możemy. Słuchajcie, no to przechodząc dalej, ktoś, widzę pan, no to już będzie oglądał Killerów dwóch, okej. Okay. Ktoś jeszcze ma jakieś propozycje filmowe na weekend? Pytanie, czy macie kawę w ogóle ze sobą? Albo może lekturę, książkę? Poznańka, to jest ze Szwecji, okej. Okay. Już po dwóch kawach, więc teraz woda idzie. Okej, okay, ja też drugą kawę właśnie robię. Okej, okay, espresso dopiero, Kevin sam w domu już był grany. Wojtka, cześć Wojtek, z Poznania, pozdrawiam serdecznie, zielona herbata, okej. Okay. No dobra, wszyscy jesteście gotowi, no to zaczynamy. To może krótki update w ogóle, gdzie jesteśmy z całą epidemią, bo z różnych szczątek informacji można różne rzeczy wysnuć. Na dzień, powiedzmy pół godziny temu, bo to już jest taki licznik troszeczkę sekundowy wręcz, na pół godziny temu było w całym świecie odnotowanych ponad 1 100 000 przypadków zarażeń. Jest ich na 100% więcej, nie wiem ile, bo po pierwsze część osób w ogóle jeszcze nie była testowana, więc jeszcze nie jest oficjalnie w ogóle zarażona. Część osób nigdy nie będzie przetestowana, bo mieszka w takich krajach, gdzie po prostu test nie dotarł. A część krajów po prostu świadomie nawet, że tak powiem, unika informowania, ile dokładnie osób w ogóle jest chorych. Ponad 1 000 000 osób. Z tego miliona niestety 60 000 osób już zmarło. To jest dość dużą statystyką, to jest około 5%. Oczywiście ona różnie jest porozkładana. Natomiast 230 000, i to jest ważne, osób już zostało wyleczonych. Tak naprawdę aktywnych osób zarażonych jest w tej chwili 800 000. No i tak naprawdę to, co was najbardziej interesuje, co będzie na przykład z rynkiem nieruchomości, co będzie z gospodarką, to ma bezpośrednie przełożenie właśnie z tempem i rozwojem tej epidemii. Bo o ile nie jest to pierwsza epidemia wirusa, koronawirusa, bo pierwsza to był SARS w 2003 roku, to ta jest tak zwaną pandemią, czyli wpływa na cały świat. I o ile w Chinach, przynajmniej według oficjalnych danych, nowych zarażeń praktycznie nie ma, no to są, jest po kilkadziesiąt dziennie, gdzie no Chiny, cóż, to jest kraj, który liczy ponad 1 300 000 000 mieszkańców, no to tam praktycznie ta epidemia została zatrzymana poprzez wdrożenie szeregu różnych obostrzeń. I tak naprawdę dzisiaj gospodarka wraca już do normy. Z powrotem ludzie wychodzą, zaczynają powoli wychodzić na ulicę, miasta zaczynają być otwierane. To, co nawet dzisiaj znalazłem, to jakby zakres trochę informacji o tym, jak na przykład sprzedawcy samochodów dzisiaj sobie radzą w Chinach. I do każdego samochodu na przykład Geely, chyba taka chińska marka, dodaje na przykład darmowy zestaw właśnie antywirusowy, maseczki i parę innych rzeczy. Samochód jest postawiany na jazdę testową pod drzwi, a klucze jak kupimy, przylatują drony. Okej, okay, każdy sobie jakoś tam radzi. Chińska gospodarka zaczyna wstawać, ale tak naprawdę wstaje na pół gwizdka, ponieważ no, Chiny to jest taka fabryka dla całego świata. No i co z tego, że skończyła się epidemia w Chinach, jak cała reszta świata po prostu jest zamknięta. Nastąpił tak zwany lockdown, wszyscy siedzimy w domach, w Polsce, w Stanach, we Włoszech, w Hiszpanii i fabryki są zamykane lub zamknięte już od jakiegoś czasu. No i ta chińska gospodarka co najwyżej może funkcjonować jakby na tych takich, powiedzmy, jałowych obrotach tego, co się dzieje wewnątrz kraju. Konsumpcja wewnętrzna danego kraju sobie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o skalę światową, wczoraj przyrosło 100 000 nowych zarażeń. Niestety coraz szybciej ta epidemia się rozwija, mimo tego, że w Chinach ona już praktycznie się nie rozwija, przynajmniej według oficjalnych znowu danych, bo te dane trochę mogą być przekłamane. I o ile w Chinach to już się zatrzymało i w Europie, w niektórych krajach, szczególnie w bardzo mocno dotkniętych Włoszech, nie wiem, czy ktoś z Włoch do nas pisze, albo w Hiszpanii. We Włoszech tak naprawdę ta fala nowych zarażeń już zaczyna spadać, czyli coraz wolniej przyrasta jakby to tempo, czyli następuje już takie wypłaszczenie. I Włochy, no, bardzo mocno dotknięte tą epidemią, już mam nadzieję, trzymam za to kciuki, już wychodzą jakby powoli, będą wychodziły z tego, ale nadal to zajmie co najmniej 2 miesiące, żeby w ogóle móc wrócić do normalnego funkcjonowania. To są Włochy.
Hiszpania tak naprawdę jest teraz na jakiejś górce. Nie wiadomo, czy poleci jeszcze wyżej, czy to tempo zacznie spowalniać. Polska, no niestety jesteśmy na ścieżce wzrostowej, więc Europa jeszcze co najmniej miesiąc, dwa, trzy no będzie w takim stanie, no, może powiedzieć, lockdownu. I nawet jeżeli na przykład w Polsce, czy nie, powiedzmy we Włoszech, ograniczenia będą znoszone stopniowo, no to inne gospodarki będą stały w miejscu. Na Unia Europejska to nie jest jeden kraj, no to są każdy kraj jakby jakoś kontrybuje do tej gospodarki. I to, że na przykład polska fabryka produkuje meble, no to 90% eksportuje do Europy na przykład. Więc nawet jeżeli mamy taką sytuację, że no w Polsce na przykład za miesiąc, albo za półtora, albo za dwa zostaną zniesione ograniczenia, to jeszcze musimy popatrzeć, co się dzieje w innych krajach. I to niestety wszystko świadczy o tym, że jeżeli zauważymy, że w Polsce za tydzień, za miesiąc, za trzy miesiące będzie dobrze, to jeszcze nie będzie oznaczało, że gospodarczo będzie super. No i właśnie jak wygląda w tej chwili gospodarka. O ile w Polsce nie mamy jakby tak na żywo takich danych, można powiedzieć, online, o, tak to nazwijmy, ilu jest bezrobotnych, ile jest wniosków o zasiłek, powiedzmy, taki dla osób bezrobotnych. Za chwilę pewnie będą dane na temat wniosków, jakie spłynęły do ZUS-u, jeżeli chodzi o anulowanie składek ZUS-owskich dla przedsiębiorców na przestrzeni marca i maja, bo to jest element tarczy antykryzysowej. Będziemy pewnie wiedzieli za parę tygodni, ile jest nowych wniosków o bezrobocie, więc, ale w Polsce tego jeszcze dokładnie nie wiemy. To w Stanach od początku marca, tam było mnie w Stanach na początku marca było chyba około 300 albo 700, teraz dokładnie nie pamiętam, około 500 000 bezrobotnych. Do końca marca spłynęło 10 milionów, nie mylę się, 10 milionów, 10, czyli jedynka z 9 zerami wniosków o zasiłek na bezrobocie. To oznacza, powiedzmy w skali Polski, gdybyśmy to porównali do Polski, to jest 1 milion nowych bezrobotnych. I to jest skok bezrobocia z obecnych 5% do ponad 10%. Oczywiście Stany to nie jest Polska. W Stanach prawo pracy jest znacznie bardziej pro pracodawca, pro przedsiębiorca i mniej chroni jakby prawa pracowników. Tam jest znacznie większy udział umów, no powiedzmy, śmieciowych, tymczasowych, które łatwo wypowiedzieć. Niemniej no w Polsce też powinniśmy się tego spodziewać. Czego tak naprawdę możemy się spodziewać? Słuchajcie, w Polsce jest 15 milionów osób zatrudnionych oficjalnie według GUS-u. Tyle było na koniec zeszłego roku, z czego w branżach najmocniej dotkniętych, powiedzmy, obecną epidemią, hotelarstwo, turystyka, gastronomia, czyli tam, gdzie spędzamy po prostu czas, idziemy gdzieś na weekend, może nie wiem, do Sopotu, idziemy do restauracji, idziemy się coś zjeść, napić się, idziemy na jakieś zakupy. To słuchajcie, w tych branżach, oczywiście to obejmuje jeszcze kilka innych podbranż, pracuje 4 miliony Polaków. To jest 25% zatrudnionych w Polsce. I oni nie stracą oczywiście pracy z dnia na dzień wszyscy, bo w Polsce jakby wypowiedzenie, samo nawet zwolnienia grupowe czy wypowiedzenie umowy o pracę, to trochę zajmuje i polskie prawo znacznie lepiej chroni pracowników niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. No niemniej jest jakaś doza osób, które po prostu pracują na krótkoterminowych umowach, są na działalnościach gospodarczych i najnormalniej w świecie po prostu będziemy mieli za chwilę jakiś wysyp bezrobotnych. Banki prognozują na chwilę obecną, że to nasze bezrobocie wzrośnie jakieś 2 punkty procentowe w drugim kwartale. 2 punkty procentowe, szybko policzymy, to jest mniej więcej 300 tysięcy nowych bezrobotnych w ciągu 2 miesięcy. Więc niestety zatrzymanie tej gospodarki, to co na przykład banki też teraz raportują, że około 80% spadły obroty właśnie hotelarstwa, gastronomii, handlu, pomijając taką typowe zakupy spożywcze, to są dane z kart kredytowych, no niestety to pokazuje, jak mocno uderzył po prostu cały ten kryzys w Polskę. Transport siadł, częściowo siada niestety przez przetwórstwo eksportowe, na przykład produkcja mebli, AGD, generalnie dóbr bardziej trwałego jakby użytku, samochodów na przykład, ponieważ no i normalnie w świecie zamykane fabryki.
na przykład fabryka Forte, jedna z największych polskich fabryk mebli, 90% produkcji idzie na eksport, tylko nikt za granicą nie kupuje teraz mebli, w Polsce też pewnie za bardzo nie, po prostu zamknęła na 2 tygodnie produkcję. Polski producent rowerów Cross zwolnił 25% pracowników. No i to są jakieś tam przykłady, no, tak naprawdę tego jest znacznie więcej. Największa polska marka obuwnicza CCC no, przechodzi głęboką restrukturyzację w tej chwili. Więc będziemy widzieli po prostu to, że mam nadzieję, że nie wy, ale wasi znajomi, sąsiedzi, ludzie po prostu będą tracili pracę w najbliższych tygodniach i miesiącach. No i niestety z tym trzeba się liczyć. Oczywiście są elementy, które mają temu pomóc. Jeszcze mniej więcej taki webinar prowadziłem 2 tygodnie temu, więc wtedy się, to było jeszcze przed zwiększeniem stóp procentowych, obniżeniem stóp procentowych w Polsce. To jest jakiś tam element stymulujący, chociaż zaraz przejdziemy do kredytów bankowych, co w ogóle się dzieje w kredytach na przykład hipotecznych. Została uchwalona tarcza antykryzysowa dla firm, która szczerze prowadzę firmę i nie rozwiązuje to problemów. To znaczy troszeczkę takiego wytchnienia daje, ale to szczerze zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast to pojawiają się powiedzmy systemy kredytowania dla firm, które właśnie we wtorek poszedł wniosek do Komisji Europejskiej, która zaakceptowała wniosek jakby dofinansowania w postaci kredytu dla firm o wartości 22 miliardów złotych. Natomiast no, szczerze, to polska tarcza antykryzysowa no, ona nie rozwiąże tych problemów. Po prostu to bezrobocie wzrośnie. Może nam pomoże, mam nadzieję, przede wszystkim ludziom dotrzeć, dożyć się do końca epidemii, natomiast wiele firm po prostu upadnie. I czytam taką książkę, polecam wam serdecznie, ona może być źle widoczna na niektórych kanałach, Black Swan, Czarny Łabądź. To jest książka Nassima Taleba, to jest taki, on był traderem, czyli osobą, która handluje na przykład akcjami, opcjami, różnymi instrumentami finansowymi. Trochę się parał filozofią, ale przede wszystkim napisał książki o kilka książek, 4 bodajże, o, może powiedzieć, o szczęściu, prawdopodobieństwie, o tym, że coś może nastąpić lub też nie. The Black Swan, Czarny Łabądź, to jest po prostu, może powiedzieć, takie określenie, które mówi, że są takie bardzo rzadkie zdarzenia, których nikt nie przewiduje, że nastąpią, jak na przykład spotkanie czarnego łabędzia. W Europie podobno nie da się ich spotkać, ale okazuje się, że jak już Europejczycy dotarli do Australii, to tam znaleźli czarne łabędzie. I okazuje się, że jednak coś, co nikt nie widział czarnego łabędzia, więc zakładał, że one nie istnieją, dopóki nie spotkał czarnego łabędzia. To jest taki totalny skrót tej książki. Dlaczego ją czytam? Ja ją w ogóle zacząłem czytać jeszcze zanim mieliśmy tą całą epidemię, więc to nie jest tak, że ją wyciągnąłem teraz z szafy. Ta książka po pierwsze pokazuje i tłumaczy, jak działają takie mechanizmy jak obecne od 1000 lat. Bo to, co nastąpiło, ta epidemia, to był taki czarny łabędź. To znaczy każdy, były nawet ostrzeżenia, bodajże Bill Gates ostrzegał właśnie przed taką światową pandemią parę miesięcy temu. Nie, przepraszam, parę lat temu. I można było przewidywać, zwłaszcza po SARS-ie i po innych epidemiach, które były w ostatnich latach, że coś takiego może nastąpić, ale nikt nie wiedział kiedy, nikt nie wiedział jak bardzo, nikt nie wiedział skąd, więc to była taka sytuacja, której, na którą nie można było się dobrze przygotować. Znaczy na pewno można było lepiej być przygotowany niż jesteśmy obecnie, niemniej, no cóż, jesteśmy gdzie jesteśmy. Dlaczego mówię o tej książce jakby w kontekście tej gospodarki, bo no niestety wydaje mi się, że ja to widzę po ruchu na naszych stronach internetowych, że zaczynamy się powoli przyzwyczajać do tej sytuacji. Do tego, że siedzimy w domu, do tego, że już obejrzeliśmy wszystko, co się da, obejrzeliśmy wszystkie świetne memy, jakie można znaleźć w internecie, które po prostu nie ubawiają non-stop. O tych ćwiczeniach fizycznych, które można robić w domu. Widziałem przed chwilą taki filmik, jak facet robił sobie zdjęcia, jak właśnie jeździ na nartach po mieszkaniu, wspina się i tak dalej. Robiąc to poklatkowo, czyli ewidentnie spędził po prostu kilka godzin na zrobienie tego wszystkiego, jeszcze z pomocą kogoś innego. Ubrany oczywiście od stóp do głów w kombinezon narciarski, w narty i tak dalej. Ludziom odwala generalnie. No i powoli już tak przyzwyczajamy się, no dobra, siedzimy trzeci tydzień, już jesteśmy w tej kwarantannie.
jak już 17 razy byłem biegać w tym czasie, w ciągu 21 dni, znacznie więcej biegam, jak już przyzwyczaiłem się do tego, że jest taka sytuacja. Wszyscy mają, nie wiem, Netflixa, wszyscy nauczyli się nagle korzystać z WhatsAppa, urodziny w ramach, powiedzmy, nie wiem, grona przyjaciół czy rodziny obchodzimy teraz zdalnie, umawiamy się na wieczorne piwo, no jakoś tam już się przyzwyczailiśmy do tego. I może nam się zacząć wydawać, że okej, okay, no to teraz już będzie tylko lepiej, no za chwilę ta krzywa jakby zarażeń się zahamuje, potem będzie szczepionka, a potem to wszystko zniknie i będzie super. Pewnie tak będzie. Ale przypuszczalnie za chwileczkę się dowiemy, że jedna z firm, którą znamy, może w niej pracujemy, za chwilę po prostu upadnie. I to będzie taki trochę czarny łabędź. Dla ekonomistów może to nie jest czarny łabędź, po prostu trzeba zakładać, że po prostu część firm nie przeżyje tego. I ja widzę po znajomych, którzy prowadzą mniejsze biznesy, że niektórzy po prostu już pozwalają ludzi, niektórzy zamknęli po prostu działalność, a duże firmy po prostu mają trochę większy, jakby, można powiedzieć, zapas gotówkowy, możliwości manewru z bankami i są w stanie, powiedzmy, dłużej wytrzymać tę sytuację. Niemniej niektóre upadną. Dla was to będzie czarny łabędź, więc niestety to nie jest koniec tej historii, którą mamy obecnie. To tyle, jeżeli chodzi o taką bardziej stronę gospodarczą. Natomiast pytanie, jak to się wszystko przekłada na rynek nieruchomości. Więc od strony takiej totalnej teorii, no to tak, co będziemy mieli za chwileczkę? Wzrost bezrobocia, upadające firmy, de facto dużą jakby niepewność co do tego, co się dzieje dookoła, więc w teorii wszystko powinno spaść na łeb na szyję, ceny powinny pospadać, powinny być super okazyjne zakupy do zrealizowania możliwe dookoła na świecie. I każdy, kto dzisiaj, powiedzmy, miałby gotówkę, mógłby zakładać, aha, no to teraz będę kupował za pół ceny nieruchomości. Trochę tak może być, ale niestety chyba do końca tak nie będzie. Jeżeli chodzi o bezrobocie, no to bezrobocie, przykładowo, samo bezrobocie działa w dwie strony. No bo z jednej strony mamy wzrost w ogóle liczby bezrobotnych, okej, okay. To oznacza, że popyt na nowe mieszkania, czy różne zakupy, czy wydatki powinien spaść. Z drugiej strony ci bezrobotni to są potencjalnie nowi najemcy, bo opuszczają na przykład swoje mieszkania, sprzedają swoje mieszkania, co zwiększa popyt, podaż mieszkań do zakupu, ale zwiększa też zainteresowanie wynajmem mieszkań. I przykładami tego typu są właśnie zachowanie, co się działo w Hongkongu, jak była epidemia SARS-u. Czynsze nawet wzrosły w tym czasie, czy jak w Stanach Zjednoczonych rynek nieruchomości uleciał na łeb na szyję po kryzysie w 2007-2008 roku, to w tym czasie czynsze praktycznie nie spadały, wręcz nawet rosły, a zapełnienie mieszkań rosło. Bo ludzie po prostu sprzedawali mieszkania, pozbywali się kredytów, wychodzili jakby z takiej spirali zadłużenia i przechodzili na wynajem mieszkań. Więc te czynniki mogą działać w dwie strony, mogą się znosić. I o ile bezrobocie na przykład i ten tendencja do sprzedawania mieszkań zadłużonych może się pojawić, to z drugiej strony pewnie się będą pojawiały jakieś antyprzykłady, które powodują znowu spadek podaży. Czyli przykładowo to, co my, z czym my się mierzymy, bo mamy kilka inwestycji deweloperskich. Niektóre są na ukończeniu w tej chwili. W najbliższym czasie będę robił właśnie live'a z inwestycji w Warszawie i z inwestycji w Krakowie. No to tam mamy praktycznie skończone budynki, już tam ostatnie rzeczy montujemy, jesteśmy gotowi do tego, żeby oddać te budynki, tylko jest bardzo prosty problem, nie możemy dostać bardzo prostych dokumentów z sądów albo z urzędów. Dlaczego? Bo dzisiaj, jeżeli chcemy, pewien dokument musi być fizycznie podpisany i złożony, no to słuchajcie, jak to wygląda. Przed urzędem stoi urna. Do urny wrzuca się dokumenty. Te dokumenty leżą tam 48 godzin. Następnie urna jest wciągana do urzędu, leży kolejne 24 godziny, żeby przejść kwarantannę i następnie jest wyciągana. Trafia do pierwszego działu. Ktoś to tam podpisuje, wypełnia, stwierdza, ok, to musi teraz pójść do radcy prawnego. Więc dokumenty są przenoszone z jednego pokoju do drugiego i odstawają kolejne 24 godziny w kwarantannie. I tak dalej. I mówię poważnie, to tak dzisiaj działa. Więc niestety w tej sytuacji wiele procesów
wiele inwestycji deweloperskich będzie opóźniona. Spada nam z drugiej strony podaż, dostępność mieszkań. Co więcej, w wielu miastach, może inaczej, w każdym mieście, żeby dokonać w Polsce transakcji nieruchomościowej, potrzebujemy notariusza. Bardzo, bardzo fajne osoby, bardzo lubię notariuszy, uwielbiam z nimi współpracować. Problem jest taki, że no, oczywiście oni w obawie o jakby siebie, o swoje zdrowie, ale też po prostu o to, czy w ogóle będzie biznes, pozamykali swoje biura, kancelarie. Więc w wielu miejscach trudniej o notariusza, a jak już jest notariusz, który funkcjonuje, no to ma terminy często zaklepane na tydzień do dwóch tygodni w przód. Więc nawet samo zrealizowanie transakcji może być trudniejsze. Trzeba czasami wydostać dokumenty z urzędów. Nie zawsze są elektroniczne. Czasami musimy mieć pełnomocnictwo, które musi przyjść pocztą. Wyobraź, kolejki na pocztę dzisiaj są świetne. Kurierzy, okej, działają, ale no, nadal to są problemy. Jeżeli ta poczta idzie za granicę, no to mamy kosmos. Tego typu rzeczy też wpływają z drugiej strony na to, że na przykład dostępność mieszkań spada. Przykładowo w krajach, w Stanach, gdzie znowu te dane są takie dość na żywo, no to taki natychmiastowy efekt epidemii, tego lockdownu, jaki jest w Stanach, jest taki, że tam spadła liczba nowych ogłoszeń na rynku wtórnym. Czyli z jednej strony, okej, kupujących będzie mniej, no ale też dostępność jest mniejsza, więc nie jest to jednoznaczne, czy dana epidemia, na ile ona wpływa na statystykę pod tytułem średnia cena zakupu mieszkań. Zaraz do niej dojdziemy. Co się dzieje natomiast tak na serio na rynku nieruchomości? Jeżeli chodzi o wynajem, no to my w tej chwili mamy do wynajęcia bodajże 300 kilkanaście mieszkań. To jest mniej więcej 6% całego portfela mieszkań, którymi zarządzamy dla naszych klientów. I jak na początek kwietnia, to nie jest nadzwyczajna liczba. To znaczy zazwyczaj w kwietniu to jest tak zwany low season. To 6% to jest w miarę taki normalny, standardowy poziom. Dlaczego? Bo jeszcze po prostu dopiero 3 tygodnie mamy cały problem epidemiczny. I jeżeli chodzi o mieszkania, które są miało się zwalniać, część najemców w ogóle stwierdziła, dobra, to ja może przedłużę umowę najmu, zresztą specustawa daje ku temu dodatkowe możliwości, więc jakby bardzo specjalnie jakby ta ilość pustych mieszkań nam nie rośnie. Widzimy natomiast oczywiście jakiś przypływ mieszkań osób, które zajmowały się na przykład najmem krótkoterminowym, zaczynają, ponieważ ten najem jest dzisiaj zabroniony, pomijając może kwarantannę, no to przełączają się na najem długoterminowy. Zaczynają konkurować, ale tylko w wybranych miastach i w centrach tych miast. Natomiast zainteresowanie nowych najemców mieszkaniami, no niestety ewidentnie spadło. I tutaj mamy różne statystyki, to znaczy mieszkania, na przykład ruch na portalach typu Facebook, typu Morizon, spadł nam o około 50%. Zainteresowanie na portalu Otodom około 30%. To chodzi o liczbę wejść i telefonów z tych portali. Ale mamy ciekawostkę, bo na portalu OLX jakby zainteresowanie jest nawet wyższe. Mamy taką hipotezę, że to wynika z tego, że dzisiaj ludzie szukają tylko mieszkań od osób prywatnych. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego. Może są tańsze, może łatwiej coś wynegocjować. Może nie mam pojęcia dlaczego. Niemniej jakby na przeciętnie zainteresowanie spadło, ale widać, że ten ruch się przesunął w inne miejsce, więc to nie jest też tak, że wszystko jest zero-jedynkowe, czarno-białe i jest ewidentnie czarne. Co więcej, jeżeli ktoś dzisiaj szuka mieszkania, no to z reguły naprawdę musi wynająć to mieszkanie. Nie ma takiej fanaberii, że o, to teraz będę sobie przeglądał 20 mieszkań, odwiedzał je i porównywał. No dzisiaj, jeżeli ktoś szuka mieszkania, to naprawdę musi zmienić to mieszkanie. Jeżeli nie musi, no to on siedzi, przedłuża umowę wynajmu i koniec. My tak naprawdę, zresztą samo wynajmowanie jest troszeczkę trudniejsze. My zrealizowaliśmy taki projekt, który w tym miesiącu, w tym zeszłym miesiącu, w marcu mocno przyspieszył, czyli e-najem. Czyli w tej chwili tak naprawdę wynajmujemy mieszkania, praktycznie każdy może to tak robić, bez po prostu takiej fizycznej obecności jednej i drugiej strony. To znaczy nasz pracownik na przykład jedzie do mieszkania, wyciąga telefon, uruchamia na przykład WhatsAppa, Messengera, czy jakikolwiek inny tam komunikator człowiek sobie wymyśli i pokazuje mieszkanie, odpowiada na żywo na pytania i powiedzmy, jeżeli osoba jest zdecydowana, to zatwierdzamy umowę zdalnie
wymieniamy się tylko kluczem, do czego też de facto nie trzeba zrobić fizycznie i tyle. I w ten sposób zaczęliśmy wynajmować bardzo dużo mieszkań od marca. Bogdan, który jest z nami tutaj na sali, jest naszym pracownikiem już od 7 lat. I wiem, że w zeszłym miesiącu wynajął chyba 6 mieszkań w ten sposób. Po prostu da się. Więc ludzie znajdują jakieś rozwiązania na tą samą sytuację. Więc jeżeli chodzi o zainteresowanie, jest trochę niższe, ale przynajmniej jest bardziej skuteczne. Mniej jest takiego jałowego biegania. Drugą rzeczą, którą najbardziej chyba wszystkich interesuje posiadaczy mieszkań, to są kwestie, czy najemcy w ogóle płacą za ten najem. No bo co z tego, że mamy najemców w mieszkaniach, jeżeli zgodnie szczególnie ze specustawą mogą przestać płacić i nie możemy tej umowy wypowiedzieć do końca czerwca. Więc część pracowników traci pracę, część po prostu gdzieś wyjechała. No i jest to faktyczny problem, którego należy się spodziewać. Natomiast w naszej firmie zbieramy jakby płatności od naszych najemców są do trzeciego dnia miesiąca, czyli do wczoraj. Więc nie mamy jeszcze takiej statystyki na zasadzie, bo zawsze następnego dnia roboczego sprawdzamy dokładnie statystykę wpłat. Więc dzisiaj jeszcze nie wiemy dokładnie, ile na koniec zostało wpłacone. To dopiero się dowiemy w następnym tygodniu, bo w tej chwili tak naprawdę jest to sprawdzone. Ale za tydzień po prostu w następną sobotę o tym dokładnie powiem. Natomiast do tego trzeciego dnia miesiąca z reguły wpływa większa część czynszów i tak naprawdę przynajmniej na dzisiaj, jeszcze w kwietniu, tego nie widzimy, żeby było gorzej niż w marcu, w lutym czy w styczniu. Na razie jest podobnie. Niemniej no, wielu najemców, w naszym przypadku jest chyba około 4-5%, kontaktowała się z nami jakby z informacją, że mogą mieć problemy płatnicze, mogą wnioskować o obniżenie czynszu. My takie sytuacje oczywiście przechodzimy jakby case by case, sprawdzamy co się dzieje, no bo to nie jest znowu, że najemcy mają problemy z płaceniem czynszów. Niemniej może być taki, to ja ostrzegam, jeżeli ktoś sam mieszkanie komuś, no to bądźcie po prostu ostrożni, bo część tych wniosków na pewno ma uzasadnienie, natomiast część no, po prostu to jest no, próba skorzystania z sytuacji. Taką próbą skorzystania z sytuacji je widać po prostu w innych miejscach. Więc to niestety tak to wygląda. Natomiast cóż, zobaczymy. W następnym miesiącu pewnie będziemy wiedzieli więcej. I tak naprawdę z każdym miesiącem do pewnie maja, czerwca ta sytuacja będzie nam się bardziej klarowała. Na dzisiaj to wygląda tak, za tydzień będę trochę mądrzejszy, będziemy tak naprawdę znali realną skalę problemu. Natomiast to nie jest też tak, że nie wiem, połowa najemców wyjechała na Ukrainę, a druga połowa stwierdziła, że nie zapłacimy. Na razie raczej stwierdzamy, że okej, część najemców musiała opuścić mieszkania. W ogóle to też stworzyło pewne takie nowe rozwiązania dla nas, które zaczęliśmy stosować. Mianowicie pomagamy tym najemcom odzyskać rzeczy, które zostawili. Oni musieli bardzo szybko opuścić mieszkania, żeby wrócić na przykład na Ukrainę. Natomiast no nie widać dzisiaj takiej sytuacji, żeby ten cały rynek najmu długoterminowego siadł. Będą perturbacje, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie miał pecha, no bo nie wiem, przypuszczam, że na 10% mieszkań będzie miało jakieś problemy, no to teraz jeżeli mamy jedno mieszkanie i to trafi na nas, no niestety to my możemy mieć tutaj z tego tytułu konsekwencje. Jeżeli ktoś ma portfel mieszkań, no to powiedzmy jest troszeczkę w lepszej sytuacji. Co natomiast dzieje się na rynku transakcyjnym, czyli ten rynek nieruchomości. Ja tu mam kilka takich statystyk od moich pracowników. Tak jak wcześniej mówiłem, no jest sporo komplikacji w ogóle w zawieraniu transakcji. Jest mniej ofert na rynku wtórnym, przynajmniej było w połowie miesiąca. Można powiedzieć tak od 13 marca, kiedy zostały uruchomione te pierwsze ograniczenia i został ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego, no, nam praktycznie zamarły transakcje. To znaczy nic nowego nie pojawiało się na rynku, transakcje, które mieliśmy zaplanowane, pospadały, bo ludzie się zastanawiali, okej, to jak ja pojadę w ogóle do notariusza, czy ten notariusz będzie działał. Pierwszy tydzień był ciężki, natomiast w kolejnych dwóch tygodniach, już jakby to ograniczenie mamy od 3 tygodni, w ostatnich dwóch tygodniach wykonaliśmy 10 transakcji kupna-sprzedaży mieszkań. Głównie to było 8 mieszkań takich typowo na wynajem w różnych miejscach Polski. Kupowaliśmy w Bytomiu, kupowaliśmy w Sosnowcu, kupowaliśmy w Warszawie, kupowaliśmy w Krakowie, w Łodzi. Dwie z nich to były transakcje w ogóle mieszkań na takich konsumenckich, czyli takich typowo do mieszkania,
Jeżeli ktoś pozbywał się mieszkania, wynajmował kiedyś mieszkanie, okej, czynsz był taki sobie, stwierdzał, okej, sprzedam to mieszkanie i coś innego zrobię z tymi środkami. Więc to nie jest tak, że się nie da i co więcej, od ostatnich właśnie 2 tygodni zaczynamy widzieć coraz większe zainteresowanie, ponieważ po pierwsze część klientów zaczyna już antycypować to, że po prostu będą okazyjne zakupy. Notariusze już się poogarniali, a na rynku widać powoli taki ruch, powiedzmy, nowych okazji, zaraz o nich tak powiem dokładnie. To co, jakby patrząc na rynek, rynek pierwotny, rynek wtórny, natomiast na rynku pierwotnym deweloperzy polscy no, po prostu wykonali bardzo śmieszną rzecz, bo w pierwszym ruchu podnieśli w ogóle ceny, żeby je potem obniżyć i powiedzieć, dajemy 10% na przykład obniżki. Więc dzisiaj u deweloperów, nie wiem, w Murapolu, czy w Echo, czy w Dom Development, szczerze robotów nie widzę i my tego nie widzimy szeroką ławą. Widzimy natomiast pojedyncze okazje, które zaczynają się pojawiać na rynku wtórnym albo na takim rynku tak zwanych flipów, gdzie osoby, które przykładowo kupiły kilka mieszkań na flipa od dewelopera, w tym sensie, że zamówiły te mieszkania 2 lata temu, teraz mieli odebrać i liczyli na to, że łatwo sprzedadzą zyskiem te mieszkania. No, dzisiaj się okazuje, że po pierwsze za bardzo ani nie znajdą kupca, ani za bardzo może ich notariusza nie znajdą, który może by dokonał transakcji. A co więcej, banki nie bardzo, już to trochę mniej chętnie dają kredyty. No i takie osoby stwierdzają, no dobra, to wypinam wrotki, oddaję to mieszkanie po kosztach, po tyle, za ile kupiłem je na przykład 2 lata temu. Czy zamówiłem wręcz, bo ta osoba tylko zamówiła takie mieszkanie umową deweloperską. I z tego typu smaczki zaczynają się pokazywać. Zaczynają się pokazywać właśnie mieszkania od fliperów, którzy, fliperzy to są osoby, które kupują mieszkania spekulacyjnie, albo spekulują, że cena wzrośnie, albo dokonują pewnych poprawy dodania wartości, czyli remontują takie mieszkanie i sprzedają już nie w stanie do remontu, tylko w stanie takim deweloperskim, albo już na gotowo pod klucz taki gotowy produkt. No i nagle się okazało pewnie 3 tygodnie temu, że liczba chętnych do kupna tych mieszkań spadła. Może stracili jeszcze jakiś kredyt, pożyczkę albo nie wiem, cokolwiek innego, czym to finansowali. No i nagle się okazuje, że muszą szybko jednak pozyskać jakąś gotówkę. No i widzieliśmy już pierwsze takie obniżki o 10% na przykład mieszkań, które były w ofercie jeszcze miesiąc temu, które nie znalazły kupców. No natomiast takich przecen typu 50% to szczerze raczej bym się nie spodziewał dzisiaj, przynajmniej tak na szerokim rynku, tam gdzie wszyscy, większość z was w sposób funkcjonuje. Prawda jest taka, że słuchajcie, to nie jest tak, że przez tą epidemię, przez ten kryzys wartość nieruchomości, tych cegieł, tych okien i tak dalej, ona spadła teraz 50%. Czy tam 80%, tak jak nie wiem, obroty gastronomii spadły, no to tak i spadły wartości mieszkań. No nie. Nawet jak był kryzys w 2008 roku, to te spadki cenowe oczywiście miały miejsce. W pierwszym okresie były dość drastyczne, ale one nie wynikały z tego, że wartość mieszkań spadła nagle. Nie. Po prostu te pojedyncze mieszkania, które były sprzedawane w tym czasie, a były sprzedawane po prostu nie, 1/3 tylko tego, co normalnie jest w obrocie, to one akurat były sprzedawane okazyjnie. Więc trzeba być uważnym, że te statystyki tak zwanej średniej, one dokładnie nie odzwierciedlają tego, co się dzieje. Przeciętne mieszkanie pewnie wcale nie straciło na wartości, więc jeżeli mieszkacie w mieszkaniu, płacicie ratę kredytu i nie zamierzacie się nigdzie wyprowadzać, to moim zdaniem nie powinniście się, po pierwsze w ogóle to nie ma dla was znaczenia, ile kosztuje to mieszkanie, bo wy po prostu z niego korzystacie, a po drugie, no po prostu to mieszkanie nie traci na wartości w tej chwili, póki nie chcecie go sprzedać. I tak naprawdę spadki cen, które będziemy za chwilę obserwować, to też znowu nie będą spadki wszystkich typów mieszkań, jakie można pod słońcem wymyślić, tylko to będą te spekulacyjne mieszkania, które po prostu ktoś musi w tej chwili sprzedać. Dzisiaj większość osób, które rozważałaby sprzedaż, po prostu wstrzymuje się od takich działań, bo w tej chwili po prostu jest trudniej, po co to robić, po co się narażać, po prostu tych transakcji. I ofert po prostu na rynku wtórnym jest przez to mniej. Natomiast reperkusje jakby takie rynkowe są zupełnie inne, bo ten kryzys, ta epidemia zaczyna w ogóle pojawiać się zupełnie w innych miejscach
i niektórzy będą wykorzystywali tą sytuację, która jest dzisiaj, do na przykład ogłaszania upadłości. Już pierwszy taki apart hotel w Warszawie na ulicy Wolskiej był zbudowany przez JW Construction i generalnie już w ostatnich miesiącach miał problemy w ogóle z płaceniem tak zwanego czynszu gwarantowanego, jaki tam był oferowany. No to w zeszłym roku, w tym tygodniu, który był właśnie chyba w środę bodajże, została ogłoszona upadłość tego apart hotelu. I tak naprawdę to nie jest tak, że ten kryzys jakby spowodował upadek tego apart hotelu, to tylko wisienka na torcie, tak? To ostatnia kropla, która przelała czarę i daje możliwość teraz zarządowi tego apart hotelu powiedzieć: hello, upadliśmy, jesteśmy niewypłacalni, no to na razie. So long. I teraz kryzys jest trochę wymówką dla nich, żeby dokonać taki ruch. I takich upadłości może być więcej. Obawiam się trochę o los osób, które inwestowały w apart hotele w różnych miejscach. No i troszeczkę teraz, jak jest ten odpływ, to widać, że te obietnice różnych czynszów gwarantowanych na 7% no, po prostu się nie ziszczą. Wiele osób ostrzegało przed tym od roku, od dwóch lat, no ale zwykły Kowalski po prostu zazwyczaj nie słuchał tego typu rzeczy. Więc być może będą okazyjne opcje odkupu właśnie poszczególnych lokali właśnie w takich apart hotelach, no bo teraz właściciele ich tego poszczególnych lokali w takim apart hotelu nagle zostają z niczym. No i okazuje się, no dobra, to co trzeba zrobić, no to sprzedaje. No i za ile sprzedaje? No już nie za tyle, ile deweloper to sprzedawał z obietnicą, że to będzie zarabiało, no tylko realnie tyle, ile to jest warte. Więc tego typu okazje mogą się pojawiać. Pojawiają się okazje właśnie na rynku od sprzedaży flipów. Kupujemy teraz mieszkanie w Krakowie za około 5,5 tysiąca złotych za metr. Na rynku pierwotnym, więc to jest cena, za ile się w ogóle buduje taki budynek. Jest to super okazja. Kupujemy mieszkanie w Sosnowcu za 100 tysięcy złotych. Wykończone pod klucz, już do wynajęcia z bardzo fajną stopą zwrotu. Kupujemy w najbliższym tygodniu chyba 3 albo 4 kawalerki w Łodzi po jakieś 80-90 tysięcy złotych. Małe do remontu, bo do remontu, ale no jest to dobra cena. To są takie ceny, które można było spotkać jeszcze parę lat temu. Zresztą to nie jest tak, że to jest stały rynek. To są pojedyncze oferty, na które można czekać. I raczej ja bym się nie spodziewał tego i ja szczerze nie widzę raczej takiej sytuacji, żeby teraz były przeceny po 30%, po 20%, raczej punktowo po 5, 10%. 15%. To już są takie punkty, kiedy warto się pochylić nad danym mieszkaniem i warto szybko skorzystać. No i w tym otoczeniu jakby kilka ostrzeżeń dla tych osób, które by się w tej chwili jakby wybierało na rynek. Bo mamy o dziwo, przez pierwsze dwa tygodnie po ogłoszeniu epidemii, czy tam stanu zagrożenia, ruch na naszych stronach inwestycyjnych po prostu zjechał 50% w dół. Znaczy szok, wszyscy przestali interesować się epidemią, inwestycjami. Wieczek. I zaczęli się po prostu interesować tym, ile jest zachorowań i co będzie z nimi. Natomiast oczywiście, tak jak już mówiłem, uspokoiło się, jakby przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że siedzimy zamknięci w domach, więc wracają jakby takie typowe zachowania, czyli okej, robi się może taniej, może będą okazje. No więc zaczynam sam się interesować może inwestowaniem w nieruchomości, może w akcje, może w inne rzeczy. Więc widać po pierwsze, banki teraz zaraportowały, że 3 razy więcej rachunków maklerskich zostało zaburzonych. Więc Polacy czują, że okej, to może być ten moment, żeby zacząć inwestować, bo akcje są znacznie tańsze, o 30% pospadały przeciętnie. I to samo widać też w nieruchomościach. Dużo nowych osób będzie wchodziło teraz na rynek nieruchomości. Zaczynamy właśnie dostawać takie zapytania od inwestorów, że okej, było drogo, teraz wydaje mi się, że będą okazje, no to czy możemy jakoś tam współpracować? Więc widać, że faktycznie jest większy ruch wokół tego. Musiał tutaj przestrzec przed jedną ważną rzeczą, to znaczy szczególnie jeżeli ktoś zaczyna teraz albo nastawia się na te oferty, okazje, to niestety trzeba być 2 albo 3 razy bardziej ostrożnym dzisiaj przy tym, co się kupuje, niż wcześniej. Wcześniej też trzeba było być ostrożnym, ale dzisiaj wysyp tak zwanych okazji typu Niemiec płakał, jak sprzedawał, albo Żyletka, że nie da się stracić, że wszystko jest świetnie, że cena czyni cuda. Trzeba być trochę ostrożnym,
bo regularnie do nas trafiają oferty, powiedzmy, propozycje odkupu mieszkań typu świetny dwupak, trzypak, czyli jedno mieszkanie, gdzie w środku są dwa albo trzy mieszkania, które co do zasady, jeżeli są dobrze wykonane, to jest wszystko w porządku. Natomiast dużo tych ofert polega na tym, że ktoś nielegalnie wykonał taki podział bez zgłaszania tego w odpowiednich urzędach, w administracji, bez doprowadzenia mediów w odpowiedni sposób, mam na myśli wentylację. No i robi, można powiedzieć, taką poniekąd samowolę. A laicy nie wiedzą o tym, że od września chodzi kolejna nowelizacja prawa budowlanego, która jeszcze bardziej tego typu działania będzie niestety karała. No i cóż, osoba początkująca może się naciąć na dużą minę w momencie, kiedy po prostu tego typu mieszkanie kupi. No, wydawało się, że jest tanio, flipper, czy tam sprzedający był ok, mówił, że super okazja, panie, 10% będzie zwrotu, kupuj, kupuj, kupuj. Natomiast no, kupujący ten samochód na używany po prostu od jakiegoś handlarza, no cóż, może się nie znać na tym, że po prostu ten silnik może już trochę jest zmęczony i po prostu parę rzeczy już było wymienianych, albo za chwilę będzie do wymiany. Że tam coś stuka, coś tam puka, coś tam cieknie. No cóż, ja kiedyś kupiłem takiego Forda Focusa za 16 tysięcy, później sobie plułem w twarz, w brodę, bo po prostu nie sprawdziłem go dobrze, bo się na tym nie znałem. I dlatego teraz kupuję nowe samochody, bo się po prostu nie znam na używanych. I dlatego też zalecam osobom, które się nie znają po prostu na kupowaniu mieszkania, inwestowaniu w mieszkania, a chciałyby teraz skorzystać z tych właśnie potencjalnych okazji, no żeby albo się mimo wszystko zostało przy tych prostych mieszkaniach, a jeżeli chcą naprawdę poszukać czegoś okazyjnego, ale jednocześnie nie wtopić, no żeby się po prostu kogoś dobrze poradzić. I to mogą być też różne rzeczy, typu gotowe mieszkania po remoncie. Z zewnątrz wszystko jest piękne, no ale jak się zajrzy pod maskę, no to się okazuje, że instalacja elektryczna nie była dotykana, czy nie wiem, parę innych rzeczy było wykonanych nie tak. Niektórzy pytają, na przykład na ClickMeetingu Ewelina pyta, co z rękojmem. No oczywiście można próbować dochodzić rękojmi od takiego sprzedającego. Przy czym jeżeli ten sprzedający sprzedaje coś, co kupił znowu od innego sprzedającego, no to szukaj wiatru w polu. Co więcej, dzisiaj dochodzenie tym rękojmi może być problematyczne. I lepiej po prostu nie wchodzić w takie problemy, szczególnie jeżeli na przykład kupimy coś na kredyt. Więc better safe than sorry po prostu. Lepiej wykonać kilka takich dobrych, no jest kilka zasad po prostu sprawdzania takich mieszkań do kupna. Całe są checklisty, które można znaleźć w internecie albo różne osoby, które pomagają w sprawdzaniu takich mieszkań. Natomiast po prostu lista może być długa. Może być inny przypadek. Często teraz będą sprzedawane mieszkania z najemcami. I co do zasady my na przykład lubimy, my sami w ogóle sprzedajemy tego typu mieszkania. Przy czym w momencie, kiedy my sprzedajemy takie mieszkanie, no po pierwsze najemca jest po naszej weryfikacji, to po pierwsze. Po drugie, my potem zajmujemy się najmem takiego mieszkania. Znamy historię tego najemcy, wiemy, kim on jest, więc, że tak powiem, no, zajmujemy się tym później. To, co można znaleźć dzisiaj na rynku, no to kupno mieszkań z najemcami, którzy po pierwsze są niesprawdzeni. Mało kto jeszcze dzisiaj w tych warunkach jest w stanie dobrze sprawdzić takiego najemcy, jego dochody, skąd się wziął, jak dobrze płacił i tak dalej. A po drugie, sprzedający, no, jakby to powiedzieć, jest asymetria informacji. Ten sprzedający wie, co sprzedaje, a ten kupujący no jednak na koniec dnia nie do końca wie. I co więcej, dzisiaj może być tak, że najemca świetnie płacił przez ostatnie 6 miesięcy, no ale przez tą właśnie epidemię, przez ten kryzys za chwilę te problemy będą pogłębione. Więc tym bardziej trzeba uważać właśnie na tego typu okazje. Cena czyni cuda, oczywiście, ale są do tego warunki szczególnie prawne, że można po prostu się przejechać na tematach prawnych. To trzeba uważać. A stan techniczny też jest czasami związany z sytuacją prawną, to znaczy, jeżeli coś jest zrobione nielegalnie, no to niestety prawnie tutaj leżymy. Więc tyle o tych ryzykach. Część osób w ogóle pyta mnie, jak dzisiaj jest z kredytami. Więc powiem tyle, że tyle wiadomo, że niewiele wiadomo. Znaczy, oficjalna informacja jest taka od pośredników kredytowych, z którymi pracujemy, że o kredyty po prostu jest trudniej. Trudniej z kilku względów. To znaczy oficjalnie banki nie wprowadziły iluś tam nowych jakby rozwiązań, ale nieoficjalnie po prostu jest szereg zmian.
jakie to są zmiany. Pierwsza zmiana, banki podniosły i to już bardziej oficjalnie wymagany wkład własny, czyli w większości banków było to 20% wkładu własnego, ewentualnie 10%, jeżeli wykupi się ubezpieczenie. Dzisiaj ten pułap to jest 30% lub 20% odpowiednio z ubezpieczeniem. Część banków w ogóle przestała finansować osoby z działalnościami gospodarczymi i tak naprawdę może być, banki są gotowe do tego, żeby robić więcej negatywnych decyzji. W zeszłym dwóch tygodniach nasi pośrednicy nie widzieli jakby wzrostu liczby negatywnych decyzji. Niemniej no dzisiaj naprawdę tylko osoby z bardzo dobrym bilansem, bilansem w tym sensie mało kredytów, dużo aktywów, dobre zarobki, praca na etacie, z relatywnie niskim LTV, mają duże szanse na kredyty. Natomiast znowu z tymi kredytami i tak będą problemy, ponieważ banki bardzo dynamicznie teraz zmieniają warunki kredytowe i nawet pośrednicy się już nie orientują. I może być tak, że od momentu rozpoczęcia pracy do złożenia wniosku okaże się, że po prostu znowu warunki zostały zaostrzone. Bartosz na Click Meetingu pisze, że świeży wywiad, prezes właśnie PKO BP właśnie powiedział, że zaostrza kryteria oceny zdolności kredytowej dla osób starających się o kredyt mieszkaniowy. No dokładnie, więc teraz ten kryzys zaraz na rynku nieruchomości będzie też oczywiście, no, może być pogłębiony, ten popyt może być niższy, przez to, że będzie trudniej o kredyt. Na szczęście raczej nie należy się spodziewać takiego kryzysu, jaki był w 2008-2009, jeżeli chodzi o kredytowane mieszkania, bo wtedy była jazda bez trzymanki, kredyty były udzielane na 120% wartości mieszkań w dowolnych walutach, osobno z różnorakimi jakby systemami wynagrodzenia. Dzisiaj ten sektor był trochę bardziej na to przygotowany, no niemniej zaostrzenie jest i będzie. A w ostatnich kwartałach 2019 roku rekordowo dużo mieszkań było kupowanych na kredyt, jeżeli chodzi o wartość tych kredytów, więc ten rynek nieruchomości był tym kredytem napędzany. Był napędzany też pożyczkami oczywiście, więc prywatnymi. Więc dzisiaj to finansowanie zniknie, więc ewidentnie popyt też spadnie. Ale tak jak mówiłem, podaż też może spadać, więc najbliższe miesiące raczej będą pokazywały to, że po prostu będą pojedyncze okazje do kupna i dopiero po tym drugim kwartale, czyli na koniec czerwca, pewnie będziemy wiedzieli więcej, czy to jest tak, że no, było trochę okazji, to się skończyło i następny trzeci kwartał już wchodzimy normalnie w, już wracamy po prostu back on track do sprzedaży, bo szczerze, słuchajcie, no deweloperzy jak nie muszą, a wszyscy teraz deweloperzy raczej działają w ten sposób, że są dość zabezpieczeni, jeżeli chodzi o bilans, o finansowanie, jeżeli nie muszą, nie obniżają cen. I raczej tego nie będą robili. To musiałby się naprawdę ten kryzys mocno przedłużyć, żeby deweloperzy zaczęli obniżać ceny. Oni dzisiaj nie mają takiej potrzeby. I też nie mają za bardzo możliwości, bo oni tak naprawdę nie zarabiają bardzo dużo dzisiaj na mieszkaniach, w przeciwieństwie do tego 2008 roku. Tak więc nie spodziewałbym się znacznych obniżek na rynku pierwotnym. I na rynku wtórnym w efekcie też bym się nie spodziewał tego, że pojawi się jakby taką szeroką ławą dużo obniżek cenowych. Ci, którzy nie muszą sprzedawać, nie będą po prostu sprzedawali. Ci, którzy muszą, oczywiście wtedy można się spodziewać okazji. I Jacek na kliku pyta, czy te okazje zaczną się pojawiać za 3 miesiące, jak gospodarka zacznie siadać. Jacku, moim zdaniem te okazje już są dzisiaj. To znaczy ja już dzisiaj mam, ja prywatnie, ale też moi pracownicy, czy nasze takie adresy mailowe, gdzie dostajemy tego typu oferty, które potem przekazujemy naszym inwestorom, no to po prostu te oferty dziennie wpada kilka okazji. Wpadają na nas okazje mieszkań po 200 parę dziesiąt tysięcy w Warszawie, oczywiście do remontu i w takich miejscach, że nie każdy chciałby tam inwestować, ale no to już jest taniej niż było pół roku temu. Widzimy te obniżki o 10-15% i myślę, że to już jest ten moment, kiedy tak naprawdę już dzisiaj można tych okazji łapać, można je łowić. Myślę, że w ciągu 3 miesięcy nie będzie znacznie lepiej pod tym kątem. Gospodarka już siada, Jacku. Ta gospodarka już dzisiaj siadła i zwłaszcza dla spekulantów na rynku nieruchomości, ona już dzisiaj siadła. Więc jeżeli ktoś czeka na takie oficjalne ogłoszenie, czy już można kupować, tak, już można kupować moim zdaniem. Już można szukać tych okazji. Więc no tyle z mojej strony. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, no bo już się dość mocno rozpędziłem,
zapraszam Was też do pytań. Powiedzcie mi przede wszystkim, czy ta forma tej kawy jest fajna? Czy powinno być więcej kawy i opowiadania o tym, co będziemy robić w weekend? Czy więcej o rynku? Czy, nie wiem, coś więcej Was interesuje? Czego chcielibyście się dowiedzieć? Jakich rzeczy chcielibyście usłyszeć? Za tydzień będzie taka kawa połączona z jajeczkiem. Dołączy do mnie, mam nadzieję, Maria Dąbrowska, która się zajmuje, jakby odpowiada za cały sektor najmu w Muzuli. I jej zespół zarządza ponad 5000 mieszkań, więc ona dużo mięsa, takich ciekawostek Wam opowie, co tak naprawdę się wydarzyło w ostatnim miesiącu. I będzie po prostu takie mięcho, jak tak naprawdę dzisiaj ten najem działa, z kim mogą być problemy takie wynagrodzeniowe, gdzie mogą być problemy z płatnościami i jak to wszystko funkcjonuje. Okej. Dobra. Czekam też na Wasze opinie. Na Facebooku mam opinię, że jakby to, co przedstawiłem, to jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jeżeli recesja się wydłuży, to będzie oczywiście gorzej. Zgadzam się. Znaczy, prawda jest taka, że dzisiaj nie wiadomo, w którą stronę, jaki scenariusz jakby przeważa. Bo tych scenariuszy może być kilka. Scenariuszem takim prawdopodobnym i pewnie chętnym dla wszystkich jest to, że że w ciągu 2-3 miesięcy wszyscy by chcieli, żeby to się wszystko uspokoiło. I to pewnie jest prawdopodobne, ale może być taki scenariusz, że tak jak mówiłem, przyjdzie ten czarny łabędź, położy 3 duże firmy, jeszcze więcej osób będzie bezrobotnych w Polsce. Nie, będziemy mieli ponowną jakby wybuch po tym jakby osłabieniu się tej epidemii, coś ponownie zadziała i znowu będziemy mieli wybuch epidemii, na przykład na jesieni i faktycznie ta recesja wtedy się pogłębi. No jest taki scenariusz i jest to możliwe. Natomiast ponieważ tych scenariuszy jest kilka, stwierdziliśmy, że przygotujemy też taki raport rynkowy o rynku nieruchomości, o tym, co się dzieje, o tym, jakie te scenariusze są, jak to się może przekładać na najem, na wynagrodzenia. I to będzie bardzo podobny raport do tego, który zrobiliśmy na początku roku. To był taki indeks 2020. Wtedy nasza opinia to było to, że teraz świeci słońce, ale na horyzoncie są chmury i nadchodzi deszcz. I niestety chyba wykrakaliśmy. Znaczy ja byłem zwolennikiem tej opinii, więc no cóż, niestety wykrakałem. Ten raport znajdziecie, ten ze stycznia, znajdziecie na naszej stronie, jeżeli wejdziecie na muzuli.pl/edukacja. Ci, którzy jesteście na ClickMeetingu, wy zostaniecie później przekierowani w ogóle na tę stronę. I tam możecie, jak zostawicie swój adres mailowy, to ten raport sobie pobierzecie. I tę nową wersję, nową edycję, że tak powiem kwietniową, planujemy po Wielkanocy przygotować. Będzie część taka darmowa, jakby skrót, taki pigułka jakby dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie chciał też poznać jakby szczegóły, no to będzie też taka wersja odpłatna, formułę jakby za ten jeden kwietniową edycję i będzie też abonament też na kolejne jakby edycje. No, zależnie co będziecie chcieli, możecie będziecie mogli za darmo go pobrać albo wersję taką pełną sobie ściągnąć odpłatną. No dobra.